środę 8 lutego w Cieszyńskim Teatrze miał miejsce koncert promocyjny Symfonia Beskidzka. To autorski projekt Zbigniewa Wałacha z udziałem muzyków reprezentujących różne gatunki muzyczne. Projekt to jest zlecenie mojego stryja, który zlecił mi to gdzieś w 2002 roku. Chciał, żebyśmy przygotowali program pod tytułem Symfonia Beskidzka. Nie wiem, jak on to rozumiał, ja wtedy też zupełnie miałem inne podejście, ale przyszedł czas, czyli stulecie pracowni Jana Wałacha, muzeum. Było tym powodem, żeby zrobić projekt muzyczny, w którym biorą udział moi znajomi, moi przyjaciele, Joachim Mencel, Józef Skrzek, Wojtek Golec, Marcin Żupański, cały band góralski, Smyki. I na bazie kompozycji i na bazie muzyki tradycyjnej zrobiliśmy właśnie tą symfonię. No i właśnie, jak znajomi się odnajdują tutaj w tym projekcie? Jak zareagowali na tą współpracę? Ja myślę, że bardzo fajnie, bo reguła była też bardzo swobodna. Każdy muzycznie wypowiada się według serca. Nie było nic ustalone w jakichś żelaznych ramach, więc po prostu pewne tematy rozgrywaliśmy bardzo swobodnie, co też daje muzykom radość i jakąś też innowację, mogą siebie zostawić w tej muzyce. W Cieszynie po raz pierwszy. W Cieszynie po raz pierwszy, tak. Tak. Tak, no mieliśmy dwie edycje w Wiśle. Jedna związana z Tygodniem Kultury Beskidzkiej, jedna była zimowa wersja i na Złotym Groniu, u nas w Istebnej też dwie edycje, czyli właściwie to jest piąty raz prezentowana symfonia. Jak się przyjęła, jak się spodobała publiczności propozycja? Jestem zaskoczony pozytywnie, że jest bardzo duże zainteresowanie i właściwie zawsze pełna frekwencja. W Cieszynie w ciągu półtora dnia rozeszły się wszystkie wejściówki. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.